Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Do wykresu funkcji wykładniczej określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f od x równa się a do x, gdzie a jest większe od 0 i a jest różne od 1, należy punkt p o współrzędnych 2 i 9. Oblicz a i zapisz wzór wartości funkcji, zbiór wartości funkcji g określonej takim oto wzorem. Zacznijmy od znalezienia współczynnika, znalezienia wartości a. Jak tego dokonać? Zobaczmy klasycznie. Za x podstawiamy 2, za y podstawiamy 9, czyli zapiszmy sobie jeszcze raz. Y równa się a do potęgi x. Ja mogę f od x i y używać wymiennie. Czyli 9 to się równa a do potęgi drugiej. Czyli a kwadrat to 9, czyli nasze a to 3 lub a to minus 3, ale my wiemy z założenia, że a musi być większe od 0, nie może być jedynką, czyli minus 3 wykreślamy. Znamy już a, które jest równe 3, czyli mamy już jeden punkt. I teraz zobaczmy, jak ta funkcja wygląda. Taka podstawowa funkcja f od x równa 2 do x, czyli za a sobie wstawiłem 2. Jest to funkcja rosnąca, przechodząca przez jedynkę na osi y. No i ona asymptotycznie zbiega do osi x, ale nie przecina osi x. Czyli jej zbiór wartości funkcji, to są y należące do liczb rzeczywistych od 0 do plus nieskończoności, czyli odtąd w górę. To jest nasz zbiór wartości. A teraz zobaczmy, co oni robią z tą funkcją. Oni biorą funkcję f od x i przesuwają o dwie jednostki w dół. O dwie jednostki w dół. To na niebiesko zaznaczę taką funkcję, która jest przesunięta dwie jednostki w dół. Zatem asymptota pozioma też przesuwa się o dwie jednostki w dół i nasza funkcja będzie wyglądała jakoś tak. Czyli jej zbiór wartości to będzie, zobaczmy, od minus 2, bo wszystko zostało przesunięte o dwie jednostki w dół, do plus nieskończoności. Czyli zbiór wartości funkcji tej naszej drugiej, czyli tutaj oznaczę takim indeksem dolnym g, ZWF z indeksem dolnym g, to będą y należące do przedziału od minus 2 do plus nieskończoności, czyli tak jak tutaj to pokazałem. Taką mamy tutaj odpowiedź, czyli a to 3 i zbiór wartości funkcji to przedział od minus 2 do plus nieskończoności.